12 typów kolorystycznych to coraz bardziej popularny system analizy kolorystycznej. Czym jest analiza kolorystyczna i jak rozpoznać 12 typów urody? Zapraszam na film. Zacznę od tego, czym jest analiza kolorystyczna. Jest to taka usługa, takie działanie, które ma na celu znalezienie typu kolorystycznego, ale zanim określi się ten typ kolorystyczny, to oczywiście znajduje się kolory, w których dana osoba dobrze wygląda. Jeżeli spotykasz się ze mną na analizę kolorystyczną, zazwyczaj jest to około 2 godzin, kiedy poprzez sprawdzanie chust garderobianych, poprzez sprawdzanie ram do typów urody, określamy, w czym jest do twarzy, a w czym wyglądasz źle. Oczywiście wynikiem jest znalezienie typu kolorystycznego. No i właśnie, jak to jest z tymi typami kolorystycznymi? Najbardziej popularnym systemem analizy kolorystycznej i w ogóle podział to oczywiście takie no nieśmiertelne 4 typy urody, 4 pory roku, wiosna, lato, jesień, zima. I teraz chciałabym jakby zatrzymać się na chwilę na tych porach roku, ponieważ one są dosyć ciekawe, żeby później znajdować swoje kolory i uczyć się, jak je łączyć. Warto czasem zastanawiać się, czy dany kolor, który my chcemy ubrać, jest przyporządkowany do jakiejś pory roku i zazwyczaj możemy coś takiego odnaleźć, ponieważ jeżeli pomyślimy sobie o wiośnie, no to wiosna oczywiście mamy świeże kolory. Jeżeli mamy zieleń, to jest zieleń taka, w ogóle jest bardzo dużo zieleni. Świeża zieleń, taka jasna zieleń, świeża trawka, pączki, po prostu listków i mamy bardzo dużo kwiatów, tulipany, żonkile, krokusy. Późniejszą wosną mamy pola rzepaku, czyli te kolory są bardzo intensywne. Oczywiście wiosna jest słoneczna, czyli niebieskie niebo, dużo światła i jasności. Jest to na pewno taka pora roku, która można by było powiedzieć, że dominuje w niej światło, czyli jasność. Dominuje w niej taka wyrazistość koloru, czyli czystość koloru. No i na pewno jest ciepła pod względem kolorystyki, ponieważ mamy tam bardzo dużo żółci, czerwieni i zieleni, czyli kolorów, które zazwyczaj określamy, które jakby można było powiedzieć leżą po ciepłej stronie koła kolorów. Następnie mamy lato. Lato też jest jasne, też mamy dużo słońca, też mamy dużo światła, ale z czym kojarzy się lato? No, mi najbardziej kojarzy się z wakacjami, z urlopem, a jeżeli urlop, no to jednak większość latem z nas wyjeżdża nad jakieś akweny wodne, albo nawet chodzi po prostu na basen, czyli woda nam się kojarzy, a woda kojarzy się nam oczywiście z niebieskim, turkusowym, lazurowym, akwamaryną, odcieniami takimi zielono-niebieskimi, bo możemy jechać nad jezioro, kiedy mamy szmaragdowe jezioro, możemy jechać nad Bałtyk, czyli mamy bałtycką zieleń. Mamy naprawdę bardzo dużo wody i jeżeli wcześniej mówiłam przy wiośnie o rzepaku, no to teraz można powiedzieć, że jak mamy lato, to kojarzy nam się raczej takie pola zbóż, pszenica, żyto, tak? Taka żółć. Oczywiście piasek, czyli piaskowy żółt, takie beżowe żółte można by było powiedzieć. Oczywiście bardzo dużo jakby kwiatów, czyli też dużo kolorów, ale przez to, że słońce jest takie intensywne, to troszeczkę wszystko jest tak jakby rozmyte. Ta zieleń trawy już nie jest taka świeża, liście już nie są takie żółto-zielone, one są po prostu zielone. Zaczynają się pierwsze owoce, zaczynają się pierwsze warzywa. Także mamy jasność koloru. Mamy na pewno, przez to, że mamy właśnie dużo błękitu i chłodnych zieleni, to mamy taki chłodny, kolorystyczny klimat. No i oczywiście kolory są takie miękkie, właśnie tak jakby troszeczkę wypłowiałe przez te ostre słońce. Jesień natomiast oczywiście można by było powiedzieć złota polska jesień, no bo jak nam się kojarzy, idziemy do parku, to mamy oczywiście różne odcienie takiej ciemnej, troszeczkę zgniłej zieleni. Można powiedzieć, że mamy kasztany, żołędzie, rude liście, złociste liście. Zbieramy, mamy, jesień kojarzy się jakby z gromadzeniem różnych przetworów na zimę, czyli mamy kolor ogórków kiszonych, drzemu truskawkowego, powideł śliwkowych. Mamy też jakby zbieramy, nie wiem, ziemniaki na zimę, tak, jesienią, cebulę, jakby te wszystkie rzeczy kojarzy mi się właśnie z kolorami jesiennymi, czyli można by było powiedzieć, że jest bardzo dużo ciepła, bo znowu, tak jak wiośnie, mamy bardzo dużo pomarańczu, czerwieni i żółci, ale one już nie są takie czyste, to już są raczej takie zbrązowiałe żółcie, takie rdzawe czerwienie, takie troszeczkę też zbrązowiałe pomarańczowe.
Czyli na pewno jest ciepło, na pewno te kolory nie są właśnie już takie czyste, czyli są takie miękkie, takie ciężkie, no i przede wszystkim są dużo ciemniejsze, tak? Mamy takie wszystkie te brązy, wszystkie te ciemne żółcie, ciemne pomarańcze, czyli można powiedzieć, że klimat kolorystyczny jest taki dosyć ciemny. I została nam zima, no i zima oczywiście, no z czym nam się kojarzy? Ze śniegiem, czyli mamy dużo bieli i ta biel kontrastuje i jakby podbija inne kolory. Oczywiście, no jesienią liście zgniły i opadły, tak, że mieliśmy zgniłe zielenie, a teraz już nie ma tej zieleni, bo nie ma liści na drzewach, czyli mamy takie brunatne konary drzew, które troszeczkę są w kontraście z śniegiem, ale też oczywiście są drzewa, które są zielone i to są iglaste drzewa, czyli te takie choinkowe zielenie, świerkowe zielenie. Oczywiście jeżeli pomyślimy sobie o takim trochę mroźniejszym klimacie, czyli albo wysokogórskim, albo gdzieś z północy naszego globu, to tam bardzo często mamy zamarznięte, jakby wybijające się ze śniegu kwiaty i one też znowu, to są takie kropki koloru na tym białym śniegu. Przy tych takich szarych skałach wszystko jest bardzo kontrastowe. Oczywiście są to kolory dosyć ciemne. One są mocne, ale są ciemne, ponieważ one jakby, żeby, jak sobie wyobrażam, taką zamarzniętą żurawinę na przykład, która gdzieś tam w Skandynawii może sobie jeszcze została na krzaczkach, czy jagody, które zostały na krzaczkach, to są takie ciemne odcienie, czyli mamy ciemne kolory, ale takie bardzo właśnie w kontraście z tym śniegiem, no i oczywiście wszystko jest chłodne, tak? No nawet zimą jest chłodno. Czyli można by było powiedzieć, że każda z pór roku ma swoje jakby określniki, tak? Możemy nazwać jakąś temperaturę, możemy powiedzieć, czy kolorystyka jest jasna czy ciemna, czyli ma jakiś walor i możemy powiedzieć o tym, czy kolory, które nam się kojarzą z daną porą roku, są czyste czy zgaszone. I na razie ten temat zostawię, a chciałabym przejść do tego, jak te cztery pory roku wpływają na ludzi, czyli jak określamy już te typy urody. I po pierwsze, oczywiście, mamy wiosnę jako typ kolorystyczny, czyli zazwyczaj jest to jasna blondynka z jasną skórą, z jasnymi oczami. Ona jest cała taka jasna, taki aniołeczek kolorystyczny. Następnie mamy lato. Lato to jest już blondynka, ale taka bardziej popielata. Taka, często się mówi mysia, średnia blondynka, ciemna blondynka, nawet czasami taka jasna szatynka. To mamy na pewno lato. Lato zazwyczaj ma oczy w bliżej nieokreślonym kolorze. Szaro, zielono, niebieskie, zielono, niebieskie, szaro, zielone, szaro, niebieskie, takie bardzo mieszane. Ta uroda jest właśnie takie, kolory lata jest taka trochę zgaszona. Jesień oczywiście oryginalnie powinna być ruda z piegami i z bladą cerą, z zielonymi oczami albo z piwnymi, ale też może mieć takie bardziej brązowe, kasztanowe włosy. No i zima tutaj, pomimo tego, że to jest jeden typ urody, to mamy tak naprawdę dwie reprezentantki. Czyli mamy jedną porę roku i dwie reprezentantki. Pierwsza z nich to klasyczna królewna Śnieżka, czyli kruczoczarne włosy, ciemna oprawa oczu, bardzo jasna cera, wyraziste usta. A z drugiej strony mamy taką zimę południową, czyli latynoską, czyli ciemne włosy, ciemne oczy, ciemna oprawa oczu i skóra, która jest ciemniejsza albo bardzo szybko opalająca się. Tutaj mamy takie dwie zimy. I dlatego też, jak pewnie zwróciłaś uwagę, opis tych czterech pór roku zajął mi chwilę. Gdybym chciała to napisać, to bardzo szybko wrzuciłabym to do jakiegoś artykułu i można by to było dać do poradnika. I teraz kobiety, radźcie sobie. Zazwyczaj jest tak, że niestety myślimy sobie, ok, ja po prostu pasuję trochę do lata, trochę do wiosny, albo trochę do lata, trochę do zimy. Właściwie taka prawie zima, ale jednak nie do końca. I nie umiemy się w tym odnaleźć. I w momencie, kiedy ja postanowiłam zająć się analizą kolorystyczną, wybrałam się na szkolenie z 8 typów kolorystycznych. O nich nie będę opowiadała. Następne szkolenie, które zrobiłam, to było szkolenie z 12 typów i też miałam takie mini szkolenie z 16 typów kolorystycznych. Zostałam z tymi 12 typami kolorystycznymi, nauczyłam się ich dogłębnie, poznałam je dogłębnie, napisałam książkę na ten temat, ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej. Także jeżeli lubisz czytać, a nie słuchać, to będę Cię odsyłała właśnie do tej książki, link do niej oczywiście znajduje się pod filmem. Możesz z niej skorzystać w formie papierowej, w formie e-booka, ale tam właśnie opowiadam o tych 12 typach urody. No i teraz mogłabym powiedzieć, że teraz jakby idziemy do głównego tematu naszego dzisiejszego wideoporadnika. I po co taki długi wstęp? Po to, żeby pokazać Ci, jak bardzo można
przepływać pomiędzy porami roku. 12 typów urody ma różne jakby też systemy analizowania. Ja o tym nie chciałabym opowiadać, ponieważ to już jest takie bardzo techniczne, interesujące kolorystów, ale chciałabym właśnie opowiedzieć o takim jednym z systemów, czyli właśnie systemie przepływu. Czyli to, co bardzo często kobiety nazywają takim przejściem, że taka jestem trochę wiosna, trochę jesień, trochę wiosna, trochę lato. I tutaj właśnie w ten sposób możemy przejść do 12 typów. Z czego bierze się 12 typów? W bardzo dużym uproszczeniu można by było powiedzieć, że mamy 4 typy urody i te 4 typy urody są pomnożone przez 3 atrybuty każdego z typów urody. Zwróć uwagę, że gdy opowiadałam o kolorach wiosennych, letnich, jesiennych, zimowych, opowiadałam o tym, że te kolory są, czy są jasne, czy ciemne, czy chłodne, czy ciepłe, czy czyste, czy zgaszone. I można by było powiedzieć, że każda z pór roku, czyli każdy z tych 4 typów kolorystycznych ma swoje określniki, swoje atrybuty. Wiosna jest jasna, czysta i ciepła. Lato jest jasne, zgaszone i chłodne. Jesień jest ciepła, zgaszona i ciemna, a zima jest chłodna, ciemna i czysta. I właśnie w ten sposób stworzono nazwy dla 12 typów kolorystycznych. Czyli można by było powiedzieć, że kolory wiosny podzielono na 3 części, lata na 3 części, jesieni na 3 części, zimę na 3 części i powstały właśnie ten nowy, taki nowatorski system 12 typów urody. I właśnie w ten sposób mamy wiosnę, która jest jasna, czyli ona jakby zgarnia najjaśniejszą urodę wizualnie, najjaśniejsze kolory ze wszystkich typów wiosennych. Mamy wiosnę ciepłą, ta, która zgarnia najwięcej ciepła w swojej urodzie i też najbardziej ciepłe kolory z palety wiosennej i wiosnę czystą, która zgarnia najwięcej czystych kolorów z palety wiosennej. Czyli można by było powiedzieć, że każdy z typów urody ma swoje atrybuty. Każda wiosna jest jasna, ciepła i czysta, tylko jedna z nich będzie najjaśniejsza ze swoimi kolorami, najcieplejsza ze swoimi kolorami i najczystsza ze swoimi kolorami. I teraz bardzo chciałabym, zresztą zrobiłam to w mojej książce, pokazać Wam przedstawicielki danych typów kolorystycznych z zastrzeżeniem, że jeżeli wyglądasz trochę inaczej, dalej możesz być danym typem urody, ponieważ w analizie 12 typów kolorystycznych nie ma tak wielkiego znaczenia uroda, czyli to jak wyglądasz, a ma znaczenie to, jakie kolory Ci pasują. Więc jeżeli chcesz poznać swój typ urody, albo umów się na analizę kolorystyczną, albo zapoznaj się z teorią 12 typów, na przykład poprzez przeczytanie książki Ubierz się w kolor, gdzie masz to wszystko czarno na białym napisane i pooglądaj, w jakich kolorach Ci dobrze. Jeżeli będziesz wiedziała, w jakich kolorach Ci dobrze, to wtedy przyporządkujesz się do danego typu urody. Tak, tylko nie patrzymy na same te obrazki, na te buzie, które ja teraz pokażę, tylko patrzymy na to, jaka paleta kolorów nam pasuje. I teraz zacznę od wiosen. Jasna wiosna oczywiście tutaj jest zaprezentowana, czyli ta, która będzie nosiła kolory, które są jasne, które są ciepłe i które są takie świeże. Ciepła wiosna to ta wiosna, która będzie miała w swojej urodzie dużo ciepła i będzie nosiła bardzo ciepłe kolory, takie, które nawet będą zahaczały o jesienne. Natomiast czysta wiosna, tutaj akurat ta reprezentantka jest z ciemnymi włosami, natomiast czysta wiosna może też mieć jasne oczy i jasne włosy. Tak samo jak ciepła wiosna może mieć czasami ciemne oczy. Niekoniecznie to zawsze musi wyglądać dokładnie tak jak na zdjęciu. Także ja pokazuję jakieś reprezentantki, żeby pokazać Ci klimat, jak może wyglądać dany typ urody, ale nie zawsze tak musi. Bardziej patrz na to, jakie kolory Ci pasują, niż to na to, jak wygląda. No ale jedziemy z następną porą roku. Mamy jasne lato, czyli to o jasnej urodzie, jasnej palecie kolorystycznej. Chłodne lato, czyli to, które może wyglądać tak jak tutaj moja reprezentantka, ale to co najważniejsze to jest lato, które to jest typ urody, który bardzo fatalnie wygląda w ciepłych kolorach, takich jesiennych ciepłych kolorach. Jeżeli jesteś takim typem urody, który znosi źle jesienne kolory, to prawdopodobnie możesz być chłodnym latem. No i mamy lato zgaszone, to takie najmiększe, czyli bardzo często mysie blondynki o szaro-zielono-niebieskich oczach, które lubią farbować swoje włosy, które często nie wychodzą bez makijażu,
makijażu z domu, ponieważ tak muszą dodać sobie trochę wyrazistości i one właśnie będą miały taką miękką, piękną paletę zgaszonych i chłodnych kolorów. Następnie mamy jesień, no i zacznę oczywiście od tej klasycznej, takiej ciepłej jesień, czyli ta ruda z bladą cerą i z piegami i ona będzie właśnie nosiła te najbardziej takie typowe jesienne kolory. Natomiast jej koleżanka jesień, na przykład zgaszona jesień, będzie nosiła już takie kolory, które owszem są jesienne, ale takie jakby troszeczkę wypłowiałe przez słońce. Takie troszeczkę jakby zszarzałe. Natomiast ciemna jesień to jest ten typ urody, który najbardziej będzie nosił te ciężkie, głębokie kolory jesienne. Te, który będzie nawet tak troszeczkę wyglądał na zimę, bo przecież jak widzisz, ta kobieta może wyglądać tak jak ta zima południowa. No i właśnie a propos zimy południowej, czyli kobiety bardzo podobnej do ciemnej jesieni, mamy ciemną jesień, przepraszam, ciemną zimę, która będzie nosiła najgłębsze, najcięższe kolory, jeżeli chodzi o wszystkie zimy. Mamy czystą zimę, która będzie nosiła te wszystkie takie trochę wścieklizny kolorystyczne, naprawdę takie kolory czyste, kontrastowe. Taka trochę królewna Śnieżka, można by było powiedzieć. No i mamy oczywiście na samym już końcu, ostatnio na dzisiaj, typ kolorystyczny chłodna zima. Chłodna zima, podobnie jak chłodne lato, będzie fatalnie wyglądała, jeżeli chodzi o takie ciepłe, żywe, wiosenne kolory. Będzie dobrze wyglądała w takich ciemniejszych, bardzo chłodnych kolorach. I jeżeli interesuje Cię temat analizy kolorystycznej jeszcze bardziej, to jest tam takie ciekawe pojęcie w 12 typach, jak typy siostrzane. Czyli typy, które, jak może zauważyłaś, są do siebie wizualnie bardzo podobne, ale jednak są innym typem kolorystycznym. Jeżeli ten temat Cię interesuje, mam dla Ciebie również propozycję innego wideoporadnika. Link pojawia się teraz o typach siostrzanych i również ten sam link znajdziesz pod tym wideo. Także tam będzie rozszerzenie jeszcze tej analizy kolorystycznej. Także w dzisiejszym wideo chciałam pokazać, czym jest analiza kolorystyczna, co to są tak naprawdę te cztery pory roku, w których większości z nas ciężko się jest odnaleźć. I pamiętaj, proszę, będę to powtarzała do znudzenia, nie jest ważne to, jak wyglądasz, tylko jakie kolory Ci pasują. To właśnie daje wynik analizy kolorystycznej. Jestem bardzo ciekawa, czy jest wśród osób oglądających osoba, która już zna swój typ kolorystyczny. Jestem ciekawa, jakim jesteś typem kolorystycznym. Daj proszę znać w komentarzu. Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to zapraszam Cię do zgłębiania wiedzy kolorystycznej, no oczywiście do skorzystania z usługi analizy kolorystycznej. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.